Górnicy zawsze byli siłą. Dla mnie to jest do dzisiaj duma. Tym bardziej, że myśmy wiedzieli, do czego komuniści byli zdolni na bójku. Nikt nie zakładał, że my tam spędzimy 14 dni. Odcięli żywność i siłą rzeczy potem przed czas taki, że trzeba było wyjeżdżać. Praktycznie w Wigilię to już nie było jedzenia. Na jednej kanapce było 12 potraw. Myśmy tam na dole żyli w wolnym kraju.